Czy spirytyzm ma jakiś związek z religią? Tak, spirytyzm ma związek z religią, ale nie mówimy o tym głośno, ponieważ określenie religia nasuwa już pewnego rodzaju skojarzenia. Najpierw należałoby zdefiniować, czym jest religia. Religia to jest dogmat, który łączy ze sobą różne osoby myślące podobnie, mające wspólny duchowy cel. Dokładnie tak samo jest ze spirytyzmem. Spirtyści również są zespoleni dogmatem, filozofią spirytystyczną, łączy ich wspólny duchowy cel, miłosierdzie, braterstwo, i również spotykają się na wspólnych modlitwach. Nawet jeżeli nie możemy tutaj mówić o takich, nie wiem, kółkach różańcowych, spirytyzm różni się od takiej potocznie rozumianej religii, ponieważ w spirytyzmie nie ma czegoś takiego jak obrzędy, więc spirytyści nie skupiają się na formie, tylko na przekazie duchowym, na modlitwie. Dla spirytystów ważna jest myśl, czyli reasumując, spirytyzm może być traktowany jako religia, ale nie religia w powszechnie rozumianym znaczeniu.